Film tak obrzydliwy, że nie wyświetlono go w wielu kinach poza Sundance. Dla tych, którzy byli na premierze w 2017 roku, Kusou szybko zyskał opinię najobrzydliwszego filmu festiwalu. Kusou w reżyserii Stevena Ellisona opowiada cztery historie, jeśli można je tak nazwać, o zmutowanych ocalałych z trzęsienia ziemi. Mamy Karalucha, który żyje w bardzo niewygodnej epoce i, nie żartujemy, gadającego wrzoda z popędem seksualnym. Po doniesieniach o wyjściach z seansu reżyser mówił, że tylko około 20 z 400 osób wyszło, ale to mówi samo za siebie. Ellison twierdzi, że nie chciał zrobić najobrzydliwszego filmu wszechczasów, tylko uchwycić ludzi w ich najbrzydszej postaci. Chyba się udało.